Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, dzisiaj ruszymy z Nyrą prawdopodobnie, bo sobie ją pewnie wybiorę jako towarzysza, na pomoc Dexowi, który postanowił ruszyć do reaktora, tak to się... nie, do formatora, przepraszam, taka była nazwa tego. Chciałabym te miksturki, najlepiej wszystkie. Nie mam hajsu, ale mamy sporo rzeczy do sprzedania, także bym się tym raczej nie martwiła. Ekwipunek i moje mikstury są gdzie? Są tutaj. I mamy. Co mi dają te zielone? Aha, to jest na trucizny, tak jakby dobra. Okej, to jestem usatysfakcjonowana. I teraz weźmiemy sobie Nyrę ze sobą. Bo myślę, że fajnie by było. Ona chyba używa magii lodu, także będzie też interesująco. Nyra. Swoją drogą zachowujesz się ostatnio trochę dziwnie, jak na się, nie sądzisz? Tak, muszę coś zaradzić na te zamroczenia. Zajmę się tym, jak tylko będę miał czas. No, kolejny towarzysz, który zauważył, chodź ze mną. Idziemy po Dexa, tylko może taka głupota, ale bym się przespała najpierw, zanim po niego pójdę, bo no, nie chce mi się marnować mikstur. Także skorzystajmy sobie. To jest, wiecie, oskryptowane wszystko, także on nam nie umrze, ani nic się złego nie stanie. Dobra, my idziemy tutaj. Ja już tutaj oczywiście chodziłam, już tam żeśmy byli. Tu się coś urodziło. Fajnie, bagienny pająk się urodził. Który już mnie bije na starcie. Będzie mnie atakował. No ej, no. Kolego. Weźmy sobie jeszcze gniew. I do widzenia. No nie, spadł mi. Dobra, trudno się mówi. A my biegniemy w takim razie tędy. Ale te czary są fajne. W sumie umiemy praktycznie większość, tylko jeszcze ewentualnie te statusu, żeby sobie zdejmować. Dobra, może przelecimy sobie. I jeszcze raptor. Pięknie. Wow, Jax, nie spadaj mi. Tam jeszcze pan Mokrołas i to w sumie nie jeden. A no tak, bo my będziemy mogli za niedługo awans sobie zrobić. No tak. Tam są Forlorny. Czyli być może troll jest gdzieś tam na dole. Tam jest ten formator. No dobra. W sumie jest troll w okolicy, bo mam oznaczonego trolla. Ała! No, hello! Już przylazłyście. Już przylazła nam paskuda. Dobra, przyszły dwa, więc ja się zajmę tym drugim. Pamiętam walkę na początku z nimi. Nie zrobiłam uniku, na szczęście mnie nie uderzył. Dobra, troszeczkę żeśmy sobie... Najlepiej jest uderzyć i zrobić unik. Widzę, że Nyra sobie radzi? Nie radzi, nie wiem. Jeszcze jeden przylazł, dobrze. W sumie to spoko. Oła. Siup i siup. Spoko. Fajnie. Ale już nie jęcz, proszę cię, ok? Ja wiem, że masz efekty statusu, jesteś zatruta, ale daj mi spokój. Dobra, no jesteśmy przy kolejnym formatorze.
Tu jest jakiś szperlacz. Ale dobra, my pójdziemy sobie centralnie tędy. Ja też już tutaj byłam chyba kiedyś. Szczuromas. Jeszcze żyjesz? Jakim cudem? Wiedziałeś, że większość starych wież radiowych pozostała nietknięta? Niestety niemal nikt nie umie ich używać. Wszystkich bardziej interesuje alkohol. Ma to jednak inne plusy. Nie widzę nic pozytywnego w utracie kontroli na własne życzenie. Może więc pora zmienić zdanie? Dzięki, ale nie skorzystam. Dobra, topór, mamy napoje i kamyczki. Myślałam, że może na wytrych. A, no tak, byliśmy już tutaj. Tak jak mi się właśnie wydawało. Okej, idziemy sobie tędy. O, tu mamy teren już w miarę oczyszczony, może nie cały, ale byliśmy tutaj. Chyba dobrze kojarzę. Jezu, widzieliście, jak mu się głowa wykrzywiła? To było creepy. Tato? Jakie to dziecko jest creepy, nie? Cześć, synu. Cześć. Czy coś ci się stało? Chyba nie, tylko... Tato, czy mogę cię o coś spytać? Jasne. Jak to jest stracić przytomność? Nic w tym przyjemnego. Jakby ktoś bezpowrotnie odebrał ci trochę czasu. Dlaczego cię to ciekawi? Chyba mi się to przytrafiło. Czy coś cię ugryzło? Nie, ale przez te formatory dziwnie się czuję. Popatrz tylko. Są takie wielkie. Posłuchaj, od teraz masz trzymać się mnie lub Asgara, zrozumiano? Nie będziesz nigdzie chodził sam. Ale ja nigdzie nie byłem sam. Pilnował mnie dziadek. Co? Co takiego? Wardek przewidział, że tak zareagujesz. Dlatego zawczasu uciekł, byście na siebie nie wpadli. O, żeż w dupę. Przedstawił się jako Wardek, twój ojciec. Co ci jeszcze powiedział? Mnóstwo rzeczy i pomógł mi prawie dostać się do formatora. Nie rozumiem, dlaczego go nie lubisz. Wydawał się bardzo w porządku. Nie lubię go? Gdzie to słyszałeś? Podobno się pokłóciliście. Mama mi opowiedziała. Nigdy nie ufaj obcym. Mogą cię okłamywać. Zawsze kręć się w pobliżu mnie, albo mamy, lub Asgara. Ale... no dobrze, tato. Co ty tam w ogóle robiłeś? Chciałem zobaczyć krainę obcych. Musi istnieć jakiś sposób, żeby się z nimi dogadać. Powinieneś być bardziej odpowiedzialny, Dex. Jesteś jeszcze dzieckiem. Gdyby cię zobaczyli, pewnie by cię zabili. Nawet najmniejsza iskra może rozniecić ogień. Mówiłeś tak kiedyś, pamiętasz? Lepiej by z nami nie walczyli. Chwilowo nie dają nam wyboru. Pomyślałem, że w formatorze znajdę coś, co pomogłoby nam powstrzymać spór. Czy namówił cię do tego ten człowiek? Nie, on mi tylko pomagał. Ej, co ja mam z tobą zrobić? Mama okropnie się martwiła, wiesz? Oj, przestań! Nie jestem przecież jakimś kretynem w foliowej czapce. To prawda, przysięgam. W formatorach rzeczywiście się coś znajduje. Coś jakby duch, ale taki bardzo silny. Czuję to. Może nas wesprzeć, tato?
Po prostu musimy wysłuchać, czego od nas chce i spróbować to pojąć. Dex, niewykluczone, że się nie mylisz, ale to zbyt niebezpieczne. Rozumiem, ale po tym, jak zobaczyłem ten formator, kiedyś trzeba będzie do niego wejść. To bardziej niż pewne. Przekonasz się. Odszukamy to, o czym mówiłem, by pomogło ci pokonać najeźdźców. Dobra, jasne. Na razie powinniśmy się jednak stąd wynosić. Zabieram cię do bastionu. W porządku. Boże, co za dziecko. Wynagrodzę ci to kiedyś, w porządku? Cały ten czas, jaki nam przepadł. Jesteś moim ojcem i dobrym człowiekiem. Mogę być z ciebie dumny. Ale chcę też, żebyś był przy mnie, gdy będę tego potrzebował. Postaram się. Obiecuję. Super. Może tyle wystarczy. Dziękuję, że odnalazłeś Dexa. Podobno spotkał mężczyznę o imieniu Vardek. Skoro go widział, to znaczy, że twój ojciec wciąż żyje. Nie byłbym taki pewien. Dex nie kłamie, a już na pewno nie w takich sprawach. Możesz mu ufać. No dobra, jeszcze mogę może z Asgarem. Poza tym, kto podawałby się za Vardeka, jak nie on sam? Całe szczęście. Gdyby Dexowi stało się coś złego, ja nie mam pojęcia, co bym zrobił. Musisz być bardziej ostrożny. Oczywiście. Masz moje słowa. No, znowu infekcja. Jarks. Imbro. Erek. Hamorat. Jarks. No i nas wypindoliło. Znowu tutaj jesteśmy. Wiedza to potęga. Dochowuję, mam się udać do Kinsa chyba, nie? Jeśli się tym nie zajmę, to samo spotkam. Dobra, no spróbujmy coś ruszyć z fabułą. Dalej do przodu. Cholera, gdzie ja jestem? Kolejne zamroczenie. Jeśli mam wydobrzeć, muszę się tym zająć. Jeszcze jedna sprawa. Powinieneś? Tak, muszę coś zaradzić na te zamroczenia. Zajmę się tym, jak tylko będę miał czas. Co się dzieje? Czy twojemu synowi coś się stało? Nie. Jest już bezpieczny, ale próbował przedostać się do formatora w Tawarze. Poważnie? Jak taki chłopiec zdołał przedrzeć się tak daleko na zachód? Musiał mieć wsparcie. Dex twierdzi, że spotkał mojego ojca. Vardeka? Dawnego dowódcę Albów? Czyżby wrócił? Tego nie wiem. Rozumiem. Posłuchaj. Człowiek o takiej pozycji może ogromnie nam pomóc. Jakżeby inaczej. To była tylko sugestia. Jak idą studia nad skażeniem? Dobrze, że pytasz. Dowiedziałem się o mrocznym eleksie wystarczająco dużo, by otwarcie stwierdzić brak jakiegokolwiek lekarstwa. Że co? Kiedy transformacja się rozpocznie, da się ją tylko opóźnić. Chyba już nigdy się go z siebie nie pozbędziesz.
kurwa żartujesz? Tyle się nacharowałem i wszystko na nic? Posłuchaj, chociaż nosisz w sobie patogon, niekoniecznie musisz przeobrazić się w Niebianida. O tempie przemiany decyduje siła woli, która jest również w stanie całkowicie ją powstrzymać. Doprawdy? Czyli nie mam powodów do obaw, co? Mimo to powinienem ci coś wyjawić. Nie każdy potrafi zahamować mutację. Też mi niespodzianie. Zdołają się jej oprzeć jedynie ludzie o wystarczającej determinacji i charcie ducha. Jeżeli zależy ci na tym, by przezwyciężyć proces metamorfozy, dbaj o swoją sprawność umysłową i ćwicz. No wszak u ciebie infekcja postępuje już od jakiegoś czasu. O jakie ćwiczenia chodzi? Przekazałem już stosowny protokół twojemu dronowi. Regularnie proś go, by pomógł ci utrzymać formę. Jasne. A co, jeśli tego nie zrobię? Obaj wiemy, co wtedy będzie. Dobrze, że ustaliliśmy chociaż to. Czyli nie istnieje żaden sposób, który pozwoliłby raz na zawsze uchronić ludzi przed tym... tą zarazą? Na tę chwilę? Nie. Nie gadaj. Na pewno znajdzie się jakieś inne wyjście. Wszystko, co mogę rzec, to... lepiej, aby nikt więcej nie zachorował. Dopóki... Dopóki co? Więcej ci nie powiem. Niebianie to wysoko rozwinięta rasa. W jedną noc nie odtworzę dziesięcioleci badań. Tak czy inaczej, Niebian trzeba spacyfikować, bo inaczej na planecie zostanie tylko jeden kolor skóry. Fioletowy. Od teraz skupmy się zatem na walce z agresorem. Rzecz jasna, nie zrezygnuję przy tym z dalszych odkryć i analiz. Podziwiasz Niebian, pomimo wszystkiego, co zrobili, zgadza się? Jestem naukowcem. Pod względem analitycznym i empirycznym wyprzedzają nas o wiele pokoleń. Osiągnęli taki stopień rozwoju, że... znają już rozwiązania problemów, z którymi my będziemy się borykać jeszcze całe lato. To, czego nie rozumiemy, zawsze łatwiej jest zniszczyć. Lecz poznać coś, w pełni to pojąć. To nie lata problemu. Okej, idziemy więc do... Wiktora, i wygląda na to, że to jest ostatnie zadanie w tym rozdziale. No nie wiem, czy uda nam się ten spór z Morkonami tutaj zażegnać, a konkretnie z Wiktorem, bo tylko oni mają z nami problem. Spróbujmy. Chcę złożyć raport dotyczący działań szóstej siły. Szósta siła nie musi rozwiązywać teraz żadnych pilnych kwestii, poza problemem z wami. Dobrze to słyszeć. Przedyskutujmy, co z tym wszystkim zrobić. Moje informacje zapewne cię zainteresują. Relatywna nieśmiertelność. Niebianie zmonopolizowali ją i wykorzystali, by stać się niemal niezniszczalnym gatunkiem. Posługują się też przeciwko nam przestarzałymi technologiami ze Starego Świata. Budowle dawno zapomnianej korporacji Nieskończone Niebiosa. Zardzewiałe komputery ze zrujnowanej fabryki. Nawet wycofana SI kleryków odgrywa pewną rolę w wojnie o Magalana. Straszny plan Niebian zdaje się postępować. Mimo to da się ich zabić. Ich nieśmiertelność to rzecz względna. Wzmocnienie naszego potencjału bojowego i osłabienie ich szybko staje się głównym celem. Ludzie zaczynają pojmować, że nie wolno dłużej ignorować najeźdźców. Ja też nie mogę tego robić. Infekcja wciąż postępuje i mnie zmienia. Niebawem się przekonamy, na ile skuteczna była rada Dawkinsa, bym trenował siłę woli. Sam Dawkins
budzi jednak we mnie wątpliwości. Z jednej strony chyba chcę pomóc ludzkości. Z drugiej zaś, podczas wojny z Albami niemal doprowadził do naszej zagłady. Co planuje? Co dokładnie pragnie osiągnąć? I dlaczego powrócił mój dwulicowy ojciec? Dlaczego teraz, kiedy wszystko wisi na włosku? Czeka mnie trudne zadanie. Mam tyle pytań, na które odpowiedzi poznam bardzo szybko. Według raportów twój ojciec przebywa w najbardziej wysuniętych na północ regionach Ignadon. Jak to ustaliłeś? Może i większość życia spędziłem w grocie. Orientuję się jednak, co się dzieje na świecie. Ale skoro wiesz już, gdzie jest Wardek, pewnie bez problemu go znajdziesz. No, ale wzywają mnie obowiązki, a i ciebie nagli nie jedna sprawa. Radzę ci nie zwlekać. Pamiętaj też, że wiem wszystko o twoim bastionie. Nie... No i jak widzicie, wskoczył nam rozdział trzeci w fabule. Mamy zadanie Zaginiony ojciec. I to jest jak na razie jedyne dla mnie zadanie. Mamy też zadania poboczne i to jest odpowiedni moment, żeby się nimi zająć. Za niedługo będziemy mogli przystąpić do awansu u Morkonów. Myślę, że pierwsze co zrobimy, to wrócimy właśnie do bastionu. I będą mnie pewnie moi wszyscy towarzysze teraz zagadywać. Na pewno Zouza i na pewno Kaja i na pewno Nyra, bo z nim mamy niedokończone sprawy, no i Drap, także będziemy teraz kończyć zadania z nimi. Jakby stoimy z czasem, bo to jest istotna sprawa. Może damy radę zrobić jakieś zadanie dla nich, może nawet dwa. Jest też oczywiście zadanie Kroniego. Dobra, może byśmy zaczęli od Draba w sumie, bo chciałabym najpierw może z nim tutaj sprawę załatwić. Pewnie Zouza do mnie zagada. Jeszcze niby nie. A Drab to jest tutaj, czy Drab jest dalej w Tombstone? Ach, no niestety. Dobra. To może byśmy sobie zrobili najpierw Nyrę. Nie wiem. Jeden z członków grupy się odłączył. Co? Ta? Kto? Nyra. Nie jestem zaskoczony. Skoro jest Alpką, to możemy ją namierzyć, prawda? Przesyłam współrzędne na adiutor. No jasne. Udała się do Ignadonu. Założę się, że chce wrócić do depozytorium. Dzięki, mały. Zajmę się nią, gdy znajdę wolną chwilę. Przyjąłem. Ach, ta Nyra. Perswazja. Dobra, no to na razie tego nie zrobimy. Może pójdziemy sobie z Kają. W sumie bardzo chętnie bym z nią poszła. Znalazłam go, ale musimy działać szybko. Kogo znalazłaś? Dużego niebianida. Naprawdę dużego. Niedawno przeszedł mutację i wiem, gdzie się kręci. Pośpieszmy się, zanim zniknie. Pamiętasz, kiedy to wszystko się zaczęło? Masz na myśli kometę? Nie, durniu. Nas. Wiem, że bywałam dla ciebie ostra, ale... Cóż, zazwyczaj na to zasługiwałeś. W rzeczy samej. Jak do tego doszło? Kiedy tak bardzo się od siebie oddaliliśmy? Stara miłość nie rdzewieje. No niestety rdzewieje, bo ja nie chcę być z Kają. Widocznie los tak chciał. Niewykluczone. Zawsze potrafiłeś zepsuć piękną chwilę. Wytropmy tego olbrzymiego niebianida. W drogę. No nie zrobimy zadania, stara miłość nie rdzewieje. Spójrz tylko. Odgłosy jego przemiany musiały być ogłuszające. Bądźmy ostrożni. Wygląda na to, że ma towarzystwo. Ale Gigantos był troll i to chyba lodowy. Ty jesteś specem od walki.
Dobrze. Okej, teraz możemy lecieć. Najpierw te maluszki. Potem główna atrakcja. A Wano oczywiście musiał mnie uderzyć, nie? Dobra, wyleczmy się troszkę. Tam jeszcze z tyłu mnie coś atakuje. A, jakiś dron. Pan już się zdenerwował na mnie, tak? Młody behemot. Kim ty jesteś? Skaczesz? Nie, ty raczej nie umiesz takich rzeczy. Ale podziałamy jak na trolla, myślę. W sumie się tak zachowuje. Dobra, zapis mi się zrobił, nie mam pojęcia. A, Kaja już nie żyje. A nie, dobra, żyje, tylko się przewróciła. Dobra. Zróbmy sobie tak. W sumie wygląda naprawdę fajowo. Ojej, dobra. Musimy się wycofać, bo źle się to dla mnie skończy. Już nie ma połowy HP. Siup. Dobra, zregenerujemy się trochę. Wybijamy go z rytmu. Troszkę dostałam, ale to nic. Jeszcze parę ciosów. Okej. Jeszcze tak. Zraz. Pięknie. Dobra, bo ten dron mnie jeszcze tutaj irytuje bardzo. A, bo to jest kamikadze. Kaja, daj se spokój. Pięknie, tutaj jeszcze był ten szperacz właśnie malutki. Ach, odrażająca bestia, co nie? Nie gorsza niż cała reszta. No dobrze. Pora namierzyć miejsce transformacji. Wiesz co robić. Znajdź okolice, w której doszło do przemiany. No nie muszę daleko szukać. Tylko jeszcze wy, maluszki. Widzę, że mają problem jakiś ze sobą. Dawaj. Jeszcze ty. Ach, działa ci mi na nerwy. Pięknie. No i Kaja, możesz przystąpić do... Daj mi chwilę. Jasne. Ja sobie tutaj przejdę, może pozbieram coś, chociaż nie widzę, żeby coś tutaj było za bardzo. Zobaczymy. Nie no, nic tutaj nie ma. Żadnego teleportu. Niczego. Cudownie wygląda, naprawdę. Kaja już chyba... Nie, jeszcze nie skończyła, ale to pewnie kwestia chwili. Okropieństwo. Wskutek transformacji olbrzym aż wymiotował. Znalazłaś cokolwiek przydatnego? Ach, odór nie ułatwiał mi pracy, ale tak, dokonałam zaskakującego odkrycia. Wyczuwam w mrocznym eleksie głosy i specyficzne wibracje typowe dla niebieskiego eleksu. Co to oznacza?
że bez wątpienia pochodzą od jednej substancji. Tego akurat się domyślaliśmy. Coś jeszcze? Zarówno niebieski, jak i mroczny eleks potrafią wyzwalać ogromną potęgę. Jednak potrzebują do tego przekaźnika. Musi nimi pokierować jakiś umysł lub organizm. Bez niego zagubione głosy przekrzykują się i wzajemnie niwelują. Coś jak magnes żywiołów. Co takiego? Nie wiesz, czym jest magnes? Z nazwy przypomina jakiś magiczny artefakt. Dobra, nieważne. Kolejny logiczny krok to zbadać wpływ mrocznego eleksu na istoty inteligentne. Z całą pewnością skrywa większą moc niż nasz niebieski. Trzeba ją tylko poznać. I rzecz jasna, znaleźć człowieka, który niedawno się przemienił. Czy to twoim zdaniem wykonalne? Zobaczymy. Jak mniemam, znów pomogą nam w tym twoi zwiadowcy? Oby. Przekażę im rozkazy i dam ci znać, jeśli kogoś wytropią. Dobra, Kaja do mnie dołącza. W sumie fajnie by było z nią odblokować kolejne takie zadanie, także może byśmy wrócili do bastionu, przekimali się właśnie dwie nocki i powinno być ok. Mogę zacząć właśnie od Kai i z nią skończyć wątek. Troszeczkę będzie mi tylko smutno, jeżeli okaże się, że jakby odrzucę Kaję, a Zouza nie będzie chciała być ze mną, bo będę miała z nią jakieś dziwne relacje. Ale raczej jak będziemy jej teraz pomagać, to już będę się starała zrobić tak, żeby mnie uwielbiała. A to już będzie dobry stopień. Muszę się oszczędzać. Dobra, jeszcze nocka i Kaja powinna mieć dla mnie zadanie. A jak nie, to znaczy, że życie mnie oszukało. Właśnie dostałam raport od zwiadowców. Chyba kogoś znaleźli. W głębi Ignadonu dostrzeżono grupę agitatorów niebian. Co ciekawe, podobno kilka dni wcześniej w tym samym miejscu kręcili się ludzie. Możemy porozmawiać, Jax? Pewnie. O co chodzi? Martwię się. Nie wiem, ile jeszcze dam tak radę. Ludzie potrzebowali kogoś takiego jak ja, więc wzięłam na siebie odpowiedzialność. Masz w tym doświadczenie? Tak. To dlaczego z każdym dniem obowiązki ciążą mi coraz bardziej? Nie umiem powiedzieć, czy się z tym wszystkim uporam. Moi ludzie liczą na stabilność. Co jeśli nie zdołam im jej dłużej zapewnić? Jesteś najpotężniejszym magiem wśród berserków, a pewniej wśród mieszkańców całego Magalana. Nie znam lepszej osoby do tej roboty. Niewykluczone, ale sama temu nie podołam. Jeśli nic się nie zmieni, kiedyś mnie to wykończy. Muszę wierzyć, że czeka mnie lepsza przyszłość. Nie taka, w której resztę życia spędzę na tronie wyroczni. Chyba rozumiem, o czym mówisz. Serio? O czym tak intensywnie myślałeś? Nie bez powodu nie wyszło nam za pierwszym razem. Chyba nie jestem dla ciebie odpowiednim facetem. Może i racja. Cóż, dobrze, że o tym porozmawialiśmy. Muszę się oszczędzać. Czy rzeczywiście związałeś się z tą kobietą? W rzeczy samej. Czy coś ci w tym nie odpowiada? Kiedyś pewnie bym przytaknęła, ale te dni już minęły. No dobrze, życzę szczęścia. Przyda ci się. Ej, moment, ale przecież ja nie mam jeszcze innej kobiety niż Kaja. Czemu ona ma do mnie pretensje, że ja mam inną kobietę niby? Okej, dobra, fajnie. Dobra, ruszamy. A więc to zmutowani żołnierze? W takim razie nie traćmy czasu. Dobrze, ruszajmy. No niestety, ja wiedziałam, że zadania Stara Miłość Nierdzewie jej nie zrobimy. No, jesteśmy na miejscu. To na pewno agitatorzy niebian. Przerażające. Wyobraź sobie, że przez resztę życia musisz służyć niebianom. Nie pozwolimy na to.
Dobra, ruszamy. Z Kają już nie będziemy w związku. Ależ to wyczerpujące. Dobra, gniew dajemy na początek. Dobrze więc, do dzieła. Będę tu za chwilę. I ignorowanie bólu. Tylko że ono się nie zawsze... Dajemy. Młody podżegacz? Dobra, nie robimy silnych, bo to jest żart. Witam. Dobra, tamten leży. Okej, parę expa jest za was. Dobrze, cudownie. I cios. Poniżej pasa i jeszcze ty. Dobra, wiecie, ja też czasami się daję. Cóż za tragiczny los. Może i inteligencją przewyższają przeciętne niebianidy, ale są równie bezwzględni i zdeterminowani. Muszę zbadać miejsce ich przemiany. Dobra, Kaja. To ja sobie w tym czasie pozbieram. Młodzi podżegacze tutaj leżą. Te bronie im wpadają pod śnieg. Trochę to słabe jest. Okej, jesteśmy dosłownie tutaj. Ciekawie. Te głosy z tego Alexu są dosyć creepy. Mnie to zawsze tak wybija trochę. Troszkę się podpaliłam. Niełatwo mi patrzeć na to, przez co przeszli. Tyle cierpienia. Nie wiem, czy bardziej niepokoi mnie to, że ci młodzi agitatorzy nauczyli się kontrolować moc mrocznego Eleksu, czy... Czy co? To, że szukali Eleksu z własnej woli i gdy w końcu go znaleźli, postanowili go wchłonąć. Co w tym takiego ciekawego? Otóż nie był to mroczny Eleks, ale nasz. Czyżby niebianie potrafili przetwarzać też niebieski Eleks? Niedobrze. Bardzo niedobrze. Wyobraź sobie armię skażonych żołnierzy, którzy zażywają nasz Eleks i manę. To jedynie kwestia czasu, zanim nasz niebieski Eleks kompletnie połączy się z mrocznym. Czy raczej zostanie nim zainfekowany. Czyli wkrótce cały niebieski Eleks zamieni się w mroczny? Albo wskutek ich fuzji powstanie coś nowego. Trudno tylko przewidzieć, czy da się je potem w jakiś sposób rozdzielić. Co więcej, zgodnie z tym, co zdołałam wyczuć, niebianie umieją komunikować się z głosami Eleksu tak samo jak ja. Nie tylko zatem panują nad wszystkimi odmianami Eleksu, lecz także są w stanie porozumiewać się z ich zbiorczą świadomością. Na to wygląda. Mimo to agitatorzy mają wśród niebian najniższą rangę. Ich więź z Eleksem może być słabo rozwinięta. Nie ustalimy nic więcej, póki nie zbadam niedawno przeistoczonego kuratora. O ile tacy w ogóle istnieją. Rozkażę moim ludziom ich wypatrywać. Będę cię informować. Serio? Jeszcze czekamy? Ja już myślałam, że ten behemot to będzie ostatnia sprawa. Tutaj ludzi mamy jeszcze. Dobra, no to standardowo. Wracamy sobie do bastionu i idziemy spać. Jeszcze może jedną misję nam się uda zrobić, jak stoimy z poziomem. No, już niedaleko, już niedużo. Kaja jest ze mną, jest. Ja sobie oznaczyłam to zadanie? Tak, oznaczyłam sobie. Trochę mi jest przykro, że nie wybrałam jej jako towarzyszki swojego życia, ale no, błagam. Dajmy sobie siana. Dobra, jeszcze raz. I zobaczymy, czy będzie miała dla mnie questa. Byłoby super. Mam dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że znaleźliśmy dwie osoby, które przemieniły się niedawno w kuratorów niebian. A zła? Widziano ich w okolicy formatora Epsilara w Tawarze. To niezbyt przyjazne miejsce.
To prawda, ale idziemy. Bywałem w gorszych. Poza tym w pobliżu formatora łatwo będzie ich odszukać. Da się opracować lek na tę mroczną zarazę. Nie porzuciłem jeszcze nadziei. Zrobię to w mojej mocy. Dobra, to my też spróbujemy. Andy Dotum. Imponujący widok. To prawda. Szkoda, że jeśli uda im się skończyć swoją robotę, to mamy przejebane. Oby do tego nie doszło. Ale Jax ma fajny tekst. To mamy przejebane. Dawkins posiada na temat niebian niezrównaną wiedzę, czy w całości zawdzięczają swoim badaniom. Niebywałe osiągnięcie, gdy spojrzeć na to, z czym musi się mierzyć. Znasz te okolice lepiej niż ja. Prowadź. Dobra, no znamy ją, bo już żeśmy tutaj byli. Mamy to cholerstwo, którego bardzo nie lubię. Działa jak raptor. Ignorowanie bólu mogę? Mogę, jak najbardziej. Dobra, na szczęście postanowił się zająć Kają, nie mną. Albo jednak mną. O, fuck my life, przyszedł drugi. Na szczęście ten drugi się interesuje Kają. Dobra, dajemy radę. Dawaj, Jax. Dobra, jak się położyło, to już łatwo jest wyeliminować. Dobra, zostaw mnie, cholero. Może weźmiemy tak. Chyba mnie prąd poraził. Ale wydaje mi się, że jesteśmy teraz od drugiej strony tutaj. Dobra, no kuratorzy to raczej nie pro... O, proszę, teleporcik nareszcie. Jak to się mówi, długi czas oczekiwania dobiegł końca. Cytacik z Gotika, tam łazi jakieś bydle cholerne, paskudne. Teleport Epsilara. Dobra. Gorzej, że to coś jest obok tego gówna. Przecież to nie jest kurator. Ajajaj. Dobra, no 500 expa. Chodzi piechotą, to skorzystamy, nie? A, jakoś. Dobra, ważne, żeby... Wiecie... No, kurna. Kaja, może byś mi pomogła trochę. Dobra, tutaj się lepiej sprawdzą silne ciosy. Ała, ała, ała. Dobra, skończył mi się gniew. Musimy się wyleczyć troszkę. Wyciągnął mi się łuk, a nie chciałam tego. Dobra, będzie skakał. Dobra, ignorowanie bólu potrzebne. Dobra, no Kaja sobie też z nim jakoś radzi w miarę dobrze. Nie lubię strasznie tych olbrzymów, one są okropne. Tam lata to gówno. No dzisiaj zrobimy trochę dłuższy odcinek w sumie. Cześć, chodź. Do ciebie to trzeba będzie sobie podlecieć troszkę. I gdzie ci kuratorzy? No nie zebrałeś, Jax, zbieraj to. Dobra, widzę, że są gdzieś tutaj za konwerterem. Albo i w środku. Holender.
Okej. To ciekawa cutscenka. Co do kurwy? Boże, Jax, jaki ty jesteś po prostu cudowny. Pfy. Dobra. Wszystko gra. O kurna, my wchodzimy do tego. Do formatora. Musimy być tu bardzo ostrożni. Zauważyłam. Okej, okay, wykolejeniec to wiecie, nic takiegoś tam. Wykolejeniec to jest mój najmniejszy problem. Dobra, może silnym. Jednak nie. Ała, no chłopie. Gniew mi nie wszedł, nie wiem dlaczego. Dobra. Jeszcze broń i od razu może to ignorowanie bólu. Wypijemy co nieco. Mamy jakąś paskudę na dole. Kolejny wykolejeniec. Ała. No. O, shit, witam pana. Może bym stąd tak. Weźmiemy tak. Okej. Okay. Widzę kuratorów. Dobra, to zrobimy tak. Zapisik i lecimy. Cześć, panie kurator. Chodź, zapraszam. Młody kurator. Dobra, może tak. Wiecie, biliśmy się ze zwykłymi kuratorami, także... Jak ten jest młody... To ja się tam, wiecie, nie boję. O, wow, dobra, ale piękna rzeź. No, o, fuck, co tu się dzieje? Młody kurator, czemu jest pięciu? Miało być dwóch. Czemu? Ale tu jest dziwacznie. No ale dobra, może ich być pięć. Mi to tam wiecie. Nie szkodzi mi. Okej. Chodź do mnie, no chodź, ja się nie obrażę. Gdzieś jak do mnie przyjechał? Dobra, gniew mi się skończył, dajemy na nowo. Dobra, przyszły oba. Od razu ignorowanie bólu. Pięknie. Jedziesz, Jax. Chyba jeszcze jeden jest gdzieś tam na dole. A nie, to tylko zwykły wykolejeniec. Jezu, jakie to miejsce jest dziwne. Dobra, panie wykolejeniec, bo mnie denerwujesz już.
siup, i siup, i siup, jeszcze raz. Drax. Pięknie. O, jeszcze troszeczkę potek sobie pozbieramy. Jak tam stoimy? No i pięknie, jeszcze uda nam się awans zrobić. A dzisiaj będzie faktycznie dłuższy odcinek, nie planowałam tego ogólnie. Ale z drugiej strony, czemu nie? Dobra, widzę, że musimy podejść od frontu raczej do nich, a nie tędy bokiem. A, tu są wszyscy już, reszta ich. Chodź. Mamy ten plus, że przychodzą pojedynczo do nas. Dobra. Kaja też robi niezłe obrażenia tą swoją magią. I tak. I tak. I tak. Pięknie. Tam jest jeszcze dalsze przejście w ogóle. Może ten do mnie podejdzie teraz? No, podejdzie. Dobra, w sumie Kaja go tam zaspami raczej. Weźmy może silniejszym. Jeszcze raz. Okej, tam jest dalsze wyjście. Okej, zmarł sam. Okej, kolejni idą. Dobra, to ja się zajmę tym drugim. Kaja niech się zajmie tamtym. I sru. Dobra. Zapomniałam, że wy się teleportujecie, bo już dawno żeście tego nie robili, jak walczyłam z wami. Widzę, że Kaja gdzieś tam rykoszetem mi pomaga. Tak jeszcze... Okej. Jeszcze cios. Super. Kaja sobie radzi. Dobra, zbiorę sobie jeszcze z tego na luziku. Jak tam, panie młody kurator? Wpływ mrocznego eleksu na tych biedaków jest przerażający. Przynajmniej ich cierpienie dobiegło końca. Za to nasze dopiero się zaczyna. Mam nadzieję, że w miejscu przemiany znajdziemy jakieś odpowiedzi. Zabierz mnie tam. Mhm. Mm. Ono jest tutaj. A gdybyśmy tam poszli najpierw w tamtą... O Jezu, jak tam jest gówno. Odsuń się. Muszę się skupić. Dobrze, Kaja. W sumie mogłam sobie to zbierać, jak ona sobie tutaj robiła wszystko. Gdzie my jesteśmy? No, prawie poza mapą. Tam jeszcze możemy iść, ale... Myślę, że tam to już w kolejnym odcinku zajrzę. Sobie. Już po wszystkim. Wynośmy się stąd. Najpierw powiedz mi, co odkryłaś. Zrobię to, tylko do reszty opadłam z sił. Im więcej widzę, tym bardziej tego żałuję. Odmiany eleksu dzielą ze sobą powodzenie, to już pewne. Ich wibracje okazują się identyczne, podobnie jak źródło. Odmiany eleksu komunikują się nie tylko ze swoim gospodarzem, to znaczy organizmem, umysłem nosiciela, lecz także ze sobą nawzajem. W zasadzie tak jakby się uzupełniają. Uzupełniają? Odmiany na siebie wpływają i zbliżają się do siebie niczym...
Jak się nazywały te magiczne artefakty? Magnesy? Dokładnie. Po tym, jak o nich wspomniałeś, zgłębiłam temat i dowiedziałam się o sile przyciągania. Chwila. Czyli jeden rodzaj eleksu przyciąga drugi? Tak. Poszukują się nawzajem i dążą do jedności. To trochę jak grawitacja. Im mocniejsze przyciąganie, tym bardziej skupione są głosy eleksu. Właściwie to duża ilość eleksu pod względem siły wielokrotnie przewyższa grawitację naszej planety. Tyle, że eleks w czystej formie występuje niezwykle rzadko. Zazwyczaj łączy się z innymi magalańskimi substancjami, co znacznie osłabia jego właściwości. To dlatego do skupienia głosów eleksu i wyzwolenia tej mocy potrzeba przekaźnika. Dokładnie. Zupełnie jakby eleks powstał w jednym, jedynym celu. Kontroli umysłu nad materią. Niemniej jednak, jaka istota zdołałaby stworzyć tak potężną substancję i do tego nasycić ją własną świadomością? To wszystko brzmi jak aspekty Boga. Czego innego się spodziewałeś? Taką moc może posiadać wyłącznie bóstwo. Czymkolwiek jest to ostateczne źródło, wątpię, by na tym kończył się jego potencjał. Niestety, prawdopodobnie niebianie i eleks zwiastują tylko coś znacznie większego. Coś kosmicznych rozmiarów. Coś boskiego. Niewykluczone. Ale zanim to coś się zjawi, trzeba uporać się z kilkoma bardziej przyziemnymi problemami. Biorąc pod uwagę wszystko, co wywnioskowaliśmy, raczej niełatwo wynajdziemy lek na mroczną zarazę. Tak naprawdę przekracza to moje zdolności pojmowania. Próbujmy poskromić mroczny eleks. Chwilowo nie damy rady zrobić nic innego. W żadnym wypadku nie wolno dopuścić, by osiągnął masę krytyczną. Jeśli do tego dojdzie, nie powstrzymamy już wybuchu epidemii. Cóż, przynajmniej ustaliliśmy, na czym stoimy. To prawda. Dopóki mamy cień szansy na przetrwanie, musimy walczyć. Choćby była nikła, należy z niej skorzystać za wszelką cenę. Dobra, Kaja do nas dołącza, a my, moi drodzy, myślę, że zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. W kolejnym przejdziemy sobie tam dalej do formatora. Tam jeszcze są właśnie bestie widoczne na horyzoncie. Minimum dwie, ale pewnie jest ich więcej. I myślę, że postaramy się zrobić zadania dla jakichś innych towarzyszy. Pewnie będziemy mieli też nowy poziom, więc wtedy będziemy mogli sobie awansować u Morkonu już na najwyższy poziom. Cóż, to już w kolejnym odcinku. Dzięki Wam serdeczne. Cześć.